Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pomożemy Hipokratesowi z jego wszystkimi problemami tutaj. Myślę, że to uda się nam już w poprzednim odcinku, no ale to się ciągło i ciągło w jakiś łańcuszek nieskończoności. Serio, tu nie skoczysz? Dwudziesty level tutaj mają. Jak widzicie, wbiłem dwa levele, jak była przerwa między odcinkami. Wow. Dobra. Nic w sumie tam się ciekawego nie działo w tych odcineczkach, no ale mimo wszystko level wpadł. Troszkę bitew morskich, jakieś tam poboczne misje. Zjedź na dół może. Witam bardzo serdecznie. Przyszedłem tutaj z tobą pogadać o notateczkach. Masz takowe? Jeżeli masz, proszę oddaj. What are you doing here? Hippocrates sent me. Your commander stole his notes and I think you have them. The ones written by the great Hippocrates himself. I'm sorry. They were burned in the last attack. What? You heard me. The medical tent was burned. At least I memorized the notes before we lost them. I'll transcribe them when I have time, or when the war subsides. Then you'll have to come with me. A patient Hippocrates is treating will die without your help. I have a patient right here who needs my help. Can't someone else take care of this one? I'm the only doctor here. Now let me work. I'll wait here for you to finish. If I leave, what's stopping you from running away? Thinking like a mercenary. Guess I shouldn't be surprised. Then make yourself useful and bring me my bone forceps. Some idiot or another's always borrowing them. Then you'll come treat Hippocrates' patient? You have my word. Brutalne. I'll go get your bone forceps. Nie, nie chciałem nic szukać. Zagapiłem się trochę. Jest. Oj, zapomniałem, że nie mamy tam. Tej umiejętności ustawionej. Dlatego tutaj jest taki wysoki level na tą misję. No można się natknąć na tych ziomków, no można to też bez tych ziomków zrobić. Dobra, żarty się skończyły. Ile to bije? Jeśli można wiedzieć. 1600? 1900? 2200? No... Nie, jest źle, na pewno. No ale... W ten sposób to my go... Będziemy tłukli i tłukli, dlatego preferuję mu wyrwać tarczę, podpalić go. O kurde. No, nie da się tego uniknąć? Trzeba zabić, bo za taki 20 level kapitański to fajny exp wpadnie. Dobra. O Jezu, z itemy to niespecjalnie. Dobra, wy sobie mnie tam szukajcie. Sobie tutaj po prostu gdzieś przemknę. O, skarb jeszcze przy okazji. W sumie skarbiec, nawet polis.
Nie ma tu wejścia do góry, jest wejście. Halo? Dobrze, że się zrozumieliśmy. Tylko pytanie jest takie, czy nam pozwoli gra wejść tam? Jeśli będziemy podczas walki. O kurczę, ale to był dobry unik. Szybko. Nie, to za daleko. No właśnie, zachowają najmowość. No, mogę tym rzucić. O, jednak nie do końca. Boże, ile ich tu się nazbierało. Jakoś dziwnie działa ta umiejętność. Nie wiem, co za bardzo się dzieje na ekranie, ale o kurde, idzie przydupas. Dobrze by było gdzieś zniknąć. Jaki ma level ten ziom? Głupia walka na początek, jak się konem się trafiło. No, bez jaj. Nie, bez kitu trzeba się schować, bo... ta walka chyba się nigdy nie skończy. No, wyłaź ty! Boże, co za kamunica. O, to jest dobry pomysł. O, w dupę zapalili węgiel.
18 i 20 level te przedupasy. Dobra, no, robię co do mnie należy i spadam stąd, tylko ty przejdziesz tutaj, ty. Bożyszka Sandra, co ty się tak motasz dziś? Is this it? You want a half-bed assistant? When I'm done with the surgery, I'll be honored to help Hippocrates. Might be limping for a while, but Apollo willing, they'll make a full recovery. I'll meet you there. Don't be late. Dobra, ty. Opuścić, bo oni się raczej przydupią do mnie. Nic nie widzieliście. No proszę, koń zeskoczył tutaj z płotu. Nie, 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 bo ja widzę, że ty mnie prowadzisz tam na tych złych ziomeczków. Dobra wiadomość, słuchawki się rozładowują. No jest genialnie, na szczęście teraz będzie rozmowa. Gdzie można poszukać kabla, podłączyć. Dobra chłopie, wy sobie pogadajcie. Hippocrates, how's your patient? You were gone so long, he didn't survive. I'm sorry, Hippocrates. We took more time because this measles helped me save my own patient. Sometimes science requires tough decisions. If we're finished here, I'll take some time and write down what I remember of your notes, Hippocrates. I'll go see the priests for more information about my mother. Come with me. You've had a busy day. Kurczę, czyli tam by mu zagroził, to by przeżył ten na tamten moment. What good can one apple really do? Well, taken daily, they can keep the doctor away. But to more serious matters. I know why you're here. You're looking for your mother. No przecież ci to powiedziałam 30 razy. I was young then. I didn't know how to help. I turned her away. But her look of determination and despair was born into my mind. It has never left me, and it never will. After, I swore to Apollo that I wouldn't turn away another patient, that I'd dedicate my life to the cause. She made an impression on me, your brave mother did. She would be happy to know that. I sent your mother to the sanctuary of Asclepios. Tell the elder priest a treatment for the sacred disease will soon be available to any patient who needs it. Then he may talk to you. Thank you for everything, Hippocrates. I'll go see him now. Co robią karw wasze uzdrowienia? Szans na trafienie. Ochrona przed rozszerzeniem kontroli. Z chorobą nie dopuszczą do zamarzenia. No ale raczej nam chyba to w tej grze nie grozi, tak mi się wydaje. Które ja mam? To ja mam na 13 levelu. No to ma znacznie więcej pancerza. Jakąś misję sobie musimy tutaj obrać teraz.
tym musimy dokończyć nasze porachuneczki. To jest ten, którego żeśmy tam w ostatnim odcinku porzucili. Na pastwę przerwy międzyodcinkowej. Ciekawe, czy coś ciekawego on powie. Czy tak średnio. Wszyscy nasze matka dziwnie znają, nie? Komu ufać? No w sumie minęło już sporo lat, także no, możliwe, że każdy ją poznał bez kitu. Tutaj będzie jakaś walka, tak jestem pewien. That old priest hiding by the tree. Wilce jakieś. Dobra, mamy zwierzynę. Orzeł tam zaatakował, kurde, lwa. Dobra, jest to jakieś drzewo. Maczugę Herkulesa całkiem fajnie wygląda. No to jakieś, nie wiem, 2 kilometry stąd było, także raczej wam tego nie pokażę. Chrysis has many eyes and ears throughout the sanctuary. What else can you tell me about the Spartan woman and child? The woman left the child's blanket behind. We tried to return it, but it was too painful a memory for her. Where did she go? What happened to the child? So Chrysis was right. You knew the rules, Timoxenos. You will suffer her wrath. Plistos, please! Get behind me, priest. I'll deal with these two. Serio, jak muszę zabić? To ale to są jakieś kurcze koksy, oni jakąś taką dziwną zbroję mają. Czy to są Spartianie po prostu? Nie, to jest chyba elita Sparty. Boże, Aten. No to jak Ateny. To spartańska umiejętność się przyda. Prowadzili patcha, bo na początku ta umiejętność podpalała też naszą bohaterkę, czy tam bohatera. Bo totalnie bez sensu. Serio, nawet ten dziadek potrafi się posługiwać tą tarczą? Ta, przeżyłby tyle ciosów ten dziadzia. Dobra, a na ciebie... Weźmiemy ten, nie wiem co to jest w ogóle. Jakim cudem ona jest w stanie władać tą bronią. A to właśnie po to, żeby finishera zobaczyć. Nawet taki sobie. Dobra, co ty tu miałeś ciekawego? O, łuk. My chyba nie mamy dobrego. Chociaż nie, mam na 20 poziom jakiś łuczek. Ta, nawet 2. Ale ten... O nie, patrzcie ile mi tu rzeczy spada. A to ma co? Obrażenia łowcy, adrenaliny... Czyli tu też mi spadną o 400. Spoko, dobra, na razie zostawmy to tak jak jest. Chcę się z tobą porozmawiać? Dobra, czyli to mamy porobione i zostało nam jeszcze jedno coś, co nam narzucił właśnie całkiem niedawno. Uzyskałem informację od kapłanów świątyni Eskepu, coś tam.
sorry, no ale... Ja przychodzę tu, aby bronić niewinnych i tak dalej, więc... A możliwe, że on był niewinny, ale po prostu głodny. Co nie zmienia faktu, że te kobiety były bardziej bezbronne. Dobra, przydałoby się to jakieś jaskini wybrać, bo nie mam jednego surowca właśnie z jaskini. Teraz mi jest tego bardzo dużo potrzebne. Żelaza bodajże. Chociaż ja mogę, kurczę, porozwalać te moje bronie, które są bezużyteczne i dostanę wtedy żelazo. May Asclepius spare her from suffering. Will she live? Not unless the gods heed our prayers. Many sick Athenians have arrived in Argolis recently, and very few have left. This poor girl has the same sickness. Is there anything I can do to help? I was warned of the Eagle Bearer. Wants nothing but drachmi for blood, I was told. We're wasting time, priest. We can discuss what I want when this sick girl's needs are taken care of. Her illness seems to have no cure. And it's spreading. Our sacrifices have done little to draw the attention of the gods. Pigs, goats, all have fallen on deaf ears. We need a beast whose blood will ignite these flames for Asclepius to see. What did you have in mind? There is a rumor of a bull with skin as white as snow roaming the sanctuary outskirts. Head west of here, towards the coast. Bring it to me alive, and we'll offer a sacrifice the gods cannot ignore. I'm touched you will help these people, but I know why you're really here. Chrysis made all priests swear oaths to seal our lips in the face of the ego-bearing Mystios, or forfeit our lives. But I serve the gods and the sick. My oaths are to them. Dobra, to raczej znajdziemy. Nie jest problem. Pomóż kapłanom zdobyć informacje na temat. Uzyskałem informację od kapłanów świątyni. Jeszcze coś? Nie zaktualizowało się tak jakby teraz dopiero. Włóczni nie ulepszymy, bo nie mamy. A potem tą dziewczynkę odszukamy, ale to już w kolejnym odcinku, bo tutaj z tym wykiem to pewnie do końca zleci, tym bardziej, że już mamy 40 minut, prawie. Nie, czekaj, 15. Dobra, przesadziłem. Dobra, znajdźmy tego świętego byka. Wątpię, żeby tam coś takiego było, no ale... Tak gra kazała, to tak zróbmy. Może tam będzie jakiś minotaur. Chociaż walkę z minotaurem to już mamy zakontraktowaną. No ale to jeszcze troszkę przygotowań do 26 levela, żeby się z nim zmierzyć. Buty by się przydały, takie, które zapierdzielają 1000 na godzinę. The white bull. Am I too late? Oczywiście pełno strażników, czyli walka będzie. Jednak jest tam jakiś biały byk. I should try to stay out of sight. Całkiem mocny ten lew. Znaczy to są wszyscy tu. Ci więźniowie, tam są kapitani. Okej. Chodźmy w dół w takim razie. Tam sobie lew troszkę poradził.
Dobra, niech... Niech on tam idzie nam pomagać. Uwolniłaś go, dobra. A tu jest jakiś byk. Tam jest jeszcze... O Boże, trzeba zaraz będzie tych spłacić, bo oni się tu... przypierdzielą, co to jest? Starożytna tabliczka, no to nieźle. To jest kolejny więzień. Dobra, spłaćmy tych jeszcze knajków. Gdzie to można? W mapie chyba to się spłaca. I znowu 800 nie moje. Ten lew tam robi jakąś rozróbę, czy nie robi? Tu jest jakiś kolo. Żeby kolejny kapitan. Doesn't look like he died willingly. I'll take his heart for the sacrifice. It'll have to do. No jest ich tu trochę. Nie wiem, jak wyjść, żeby tego uwolnić. Ktoś jest nade mną? Nie, nie ma nikogo. A już ją nawet jak wejść, dobra. Przecież nikt mnie nie widzi z tej strony, co ta gra. Nic mu się nie stało. Przywódca w ogóle. Może dlatego nie zginął od razu? Dobra, żelazo. Fajnie, to mi się przyda. Ten jest gdzie? A tu jest. Nie, nie trafię tam. Już przeszukałeś wszystko? To otwieraj. Idź tam, rób sztuczny tłum. Czego może... Na pewno. I haha. Dobra, uwolnimy jeszcze tego i weźmy tą tabliczkę, skoro tu jesteśmy. Ktoś będzie? Ci się dalej naparzają. O nie, to jest chyba pod ziemią. Czy to jest tu? Tu, dobra. A to jest chyba ta... Ja, to są te do ulepszenia statku. No w sumie też dobrze. Dobra, wróćmy teraz do... tego ziomeczka, niech uzdrowi, powie co wie i... i zakończymy ten rozdział. O Jezus. Jakieś kolejne żelastwo, spoko.
Dzięki. Nie jest daleko, ale... Zawsze to się przyda, nie? Idzie odrobinę szybciej. Boże, jak ty zasuwasz z tej góry. Przecież rzuca normalnie. Did you find the white bull? I couldn't bring it back alive. But I did manage to collect its heart. This won't be enough to please Asclepios. The beast died unwillingly. And with just the heart, we'll only be able to pray for one life. Please, Mithios. The white bull you killed was mine. My farm feeds half of our lease. If I die, people will starve. I beg you! My husband was killed by the sickness. I have two small children. Who will take care of them if I die? I am wealthy and will pay you for this blessing. It's okay. Give the sacrifice to them. You did this. You choose whose prayers get heard by the gods. Co to kurwa za wybór jest? Mogę nic nie powiedzieć? Ja na dziewczynkę. It's like to be small and forsaken. Pray for the girl. You regret this. Not an easy choice, Mistios, but it's been made. The rest is in the hands of the gods. I did my part, priest. The Spartan woman you're after. You've met her? Her visit to the sanctuary is legendary, but sadly, it was before my time. The man you want is Medon, the elder priest. He spoke of her often. That is, before he cut out his tongue. Cut out his tongue? When he's not healing the sick, he's in the guest house. Spends a lot of time being tended to by the servants. Thank you. I won't forget you helped me. And these people won't forget you helped me. Okay. Czyli co? Level wbity. Nie wiem jeszcze, w co to przełożymy. No nie szukałem. Aczkolwiek to wygląda spoko. Tylko trzy segmenty to niestety bierze. Byka na pewno nie chcę, bo... słabe. To już mamy, chyba że coś w łuk. Albo żebyśmy mieli zwiększony pancerz. No już nie widzę tu jakiejś super zdolności, nie wiem, zastanowię się nad tym. W każdym razie chodźmy jeszcze do tego mydła. Medona, sorry. Sharp watch here. Okay. Nie chcę nikogo zabijać, żeby była jasność. I chyba teraz już nie muszę. Dead. And you must be Medon. He doesn't speak. So I've heard. I'm here to find out why.
Chrysis did this to him. I thought he did this to himself. To prove his loyalty to her. Now, why would Chrysis want an elder priest to cut out his tongue? Medon is a caring, generous man. I want answers from him, not you. Tell me about the Spartan woman and her baby. He can only answer yes or no. The Spartan woman, was her name Mirini? O kurde, była tu. They said she had a baby with her. Was it hers? The baby was close to death when they arrived. Midon prayed for its life. Okay. You saved the child. No. He did everything he could, but the baby was badly wounded. Okay. Did she tell you where she was going? Do all sanctuary priests take their servants to bed? I'm not his servant. We share a sacred bond. A sacred? Right. I know why Chrysis made you cut out your tongue. The night my mother brought my brother here, you and your priests left him for dead. And Chrysis didn't like you telling the story. That's not what happened! What do you know? You're too young to have been there. He told me the story many times before that witch stole his voice. He tried to save the baby, did everything he could. Jakaś retrospekcyjka. I don't believe you. Dead. How can my baby be dead? I don't know what to tell you. You were lucky he survived as long as he did. Już wiem, dlaczego wyciął sobie język. My baby! My baby! Listen, there's nothing we can do for you anymore. You'd best be on your way. Rey is here. They're gone. They're both gone. Miał tak chujowy głos, że musiał to zrobić. A dupy nie chciały się z nim spotykać w łaźni. No, bez kitu tak było. He wept for that Spartan woman so far from home. Her baby barely recognizable, hardly breathing. Chrysis should have had your tongue cut out. I want answers from someone who was actually there that night. Chrysis took the baby, didn't she? And she made you cut out your tongue to hide the truth. Where is Chrysis? So now you want to hear what I have to say. Don't test me. Speak. There is an altar where people offer their sick babies to be healed. This is where she took the child. Find it near the statue of Apollo Maleatas and you'll find Chrysis. People come to this sanctuary to heal. But I come here and find people dying without hope, priests without tongues, and babies left with an insane woman. My mother was a fool to trust any of you. I'm going to find Chrysis, and she's going to pay for what she's done. Hush, my child. May Ira bless our sacred family. Zostaliśmy fabularnie informacje na temat typiareczki od kosmosa, która to ta. Klikałem po tym wszystkim, nie było nigdzie napisane, że... Aha, bo ona może była tak zakryta jak ta i nie mogłem tam nawet kliknąć. Dobra, czyli to jest ta Chrysis. Argolide. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie to jest, ale zaraz sprawdzimy.
Argolida. Where are you? Nie widzę tu nic takiego. To? Tu jest jakiś... Nie. Nie mam zielonego pojęcia gdzie. W każdym razie zobaczmy, czy my dostaliśmy tu jakieś... Ulep włócznie i znajdzie dziecko. Okej, czyli w kolejnym odcinku pójdziemy po prostu zaciukać tą kobitkę. Potem odnajdziemy to dziecko i będziemy kontynuować naszą przygodę. A póki co, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. O, dobra, jeszcze. Jeszcze wybijmy tego jednego, nie będziemy kolejnych tutaj wybijać. Teraz mi to gdzieś oznaczyło na mapie. Zadania. Drutwy do leśnego znajduje się w Argolidzie. A, to jest blisko. Ale dobra, nie pójdziemy tam, bo... bo czas nagli już jest 45 minut, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej.